Działacz polityczny związany z obozem narodowym, publicysta, filozof. To jeden z głównych liderów obozu narodowo-radykalnego przed wojną. Był wybitnym działaczem młodego pokolenia narodowców. Był typem politycznego ideologa, myśliciela, kogoś, kto w partii odpowiada za formułowanie idei i programów. 30 maja 1904 roku urodził się Jan Mosdorf, szef ONR-u, zamordowany przez Niemców za niesienie pomocy Żydom. Jan Mosdorf to publicysta, polityk, działacz obozu Wielkiej Polski, współzałożyciel i przywódca obozu narodowo-radykalnego, zamordowany przez Niemców w KL Auschwitz. Jan Mosdorf to przykład właśnie takich dosyć tragicznych losów młodej polskiej inteligencji, a zwłaszcza ludzi związanych z obozem narodowym i w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Warto zwrócić uwagę na erudycję, na przygotowanie intelektualne Jana Mosdorfa. Otóż on kończył studia w zakresie filozofii w 1928 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował pod kierunkiem wybitnego, jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, czyli Władysława Tatarkiewicza. Ta jego praca magisterska dotyczyła poglądów etycznych Zygmunta Balickiego, więc też osoby związanej z obozem narodowym. Później rozwija się dalej, studiuje w Sorbonie, a w 1934 roku broni pracę doktorską poświęconą poglądom filozoficznym Augusta Comte'a. Z obozem narodowym związał się już w szkole średniej. W latach 20. prezesował Młodzieży Wszechpolskiej, a w latach 30. został szefem koła młodych obozu Wielkiej Polski. W 1934 roku Mosdorf zerwał jednak ze stronnictwem narodowym i utworzył własne ugrupowanie. Obóz narodowo-radykalny. Wierzył, że pod sztandarami obozu narodowo-radykalnego narodowcy ponownie wrócą do władzy. Ale tak się jednak nie stało. Sanacyjne władze zdelegalizowały ONR, a jego działacze trafili do więzienia w Berezie Kartuskiej. Mosdorf wprawdzie nie trafił do Berezy Kartuskiej, ale pozostał wówczas na politycznym marginesie. Skupił się wówczas na publikowaniu w magazynie Prosto z Mostu, który założył Bolesław Piasecki. Po wybuchu II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną. Działał właśnie w tych organizacjach związanych z obozem narodowym. Niestety aresztowany, przewieziony na Pawiak, tam torturowany, a następnie wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tutaj spędził ponad 2 lata i niestety został rozstrzelany. Organizował pewien ruch taki, nazwijmy to, podziemia takiego w tymże obozie. Co ciekawe, oskarżany, jak wszyscy narodowcy przed wojną i po wojnie, o antysemityzm, bardzo intensywnie w tymże obozie pomagał Żydom. To też przeczyło temu, co twierdzono o ruchu narodowym, jakoby był to ruch porównywalny do hitlerowskiego, w jakikolwiek sposób rasistowski. Tymczasem był to ruch narodowo-katolicki. To dokładnie na przykładzie tej osoby można by było zdefiniować tego typu zaangażowanie tej postaci. Na pewno Jan Mosdorf był wybitnym działaczem młodego pokolenia narodowców. Był typem politycznego ideologa, myśliciela, kogoś, kto w partii odpowiada za formułowanie idei i programów. I pewnie by tak było, gdyby jego życie nie zostało tak wcześnie przerwane. Na pewno śmierć Jana Mosdorfa była wielką stratą dla całego polskiego obozu narodowego.